Waldemar Dariusz Kalinowski i Andrzej Zdzisław Słonawski są obwinieni o to, że dnia 22 września 2010 roku w godzinach 10-13 w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 12 przed wejściem do sądu, do budynku Sądu Rejonowego, pomimo wezwania uprawnionego organu do jego natychmiastowego zakończenia, nadal przewodniczyli nielegalnemu i zakazanemu zgromadzeniu. To jest o wykroczenie z artykułu 52, paragraf 1, punkt 2 kodeksu. Proszę panie Słonawski, niech pan wstanie. Pan otrzymał odpis wniosku o ukaranie, tak? Odpis zarzutu pan zrozumiał, tak? Przyznaje się pan do popełnienia zarzuconego mu czynu? Proszę Wysokiego Sądu, nie przyznaję się. Nie przyznaję się. Czy chce pan w tej sprawie złożyć wyjaśnienia? Tak, to znaczy ogranicza się do takiego krótkiego oświadczenia. Chcę w tej sprawie złożyć wyjaśnienia, a właściwie ograniczę się do złożenia krótkiego oświadczenia. Proszę bardzo. Jeżeli zgromadzenie zorganizowane przez Inicjatywę Społeczną Porozumienie Rawskie. Zgromadzenie zorganizowane przez Inicjatywę Społeczną Porozumienie Rawskie. Dnia 22 września 2010 roku. Porozumienie Rawskie w dniu 22.10.2010 roku zostało zorganizowane w myśl ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku Prawo Zgromadzenia, a w szczególności o rozdział pierwszy tego prawa. Prawo Zgromadzenia, a w szczególności w oparciu o rozdział tej ustawy. I rozdział drugi. I rozdział drugi. A przede wszystkim w oparciu o artykuł 7, punkt 1, gdyż zostało ono oficjalnie zgłoszone burmistrzowi miasta Ostróda. W szczególności o paragraf 7, tak? Tak. Artykuł 7, punkt 1. Przepraszam, artykuł 7, punkt 1. Zostało ono oficjalnie zgłoszone burmistrzowi miasta Ostróda, Janowi Nosewiczowi. Burmistrzowi miasta Ostróda, Janowi Nosewiczowi. Dostarczone ono mu zostało drogą elektroniczną. Dostarczone ono mu zostało drogą elektroniczną. Na adres Urzędu Miasta Ostróda. Adres Urzędu Miasta Ostróda. Ten adres brzmi um@um.ostruda.pl. Ten adres internetowy znajduje się na oficjalnej stronie Urzędu Miasta. Małpa UM Ostróda, tak? Tak. I ten adres. I ten adres jest zawarty na oficjalnej stronie Urzędu Miasta. Jest zawarty na oficjalnej stronie Urzędu Miasta. Dostarczone ono zostało dnia 17 września o godzinie 9.01 z adresu. Dnia 17 września. Jeszcze raz, panie Słonawski, o godzinie 9.01 z adresu internetowego, z poczty internetowej. Internetowego, z poczty internetowej. Porozumienia Rawskiego. I tu można w nawiasie napisać porozumienie.rawskie@wp.pl. Porozumienie Rawskie, małpa, wp.pl. Tak. W związku z tym. Może ja przepraszam chwileczkę, może pani, jakby pani była uprzejma, zamknąć okno, dobrze? Będzie to przeszkadzało. Dobrze, proszę bardzo. W związku z tym ustawowy obowiązek zakreślony w artykule 7, punkt 1 ustawy o zgromadzeniach został przez organizatorów. W związku z tym ustawowy obowiązek określony w artykule 7, punkt 1 ustawy z dnia 5 lipca. Ustawy z dnia 5 lipca 90 roku, prawo o zgromadzeniach.
prawo zgromadzenia został dopełniony. Artykuł ten mówi, iż organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób. Aby wiadomość dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej. A najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Proszę bardzo. Czyli stosując działanie matematyczne, wynika z tego, że zawiadomienie o zorganizowaniu zgromadzenia zostało dostarczone na 5 dni przed datą tego zgromadzenia. Zawiadomienie o zorganizowaniu, tak? Tak. Zgromadzenia zostało dostarczone na 5 dni przed rozpoczęciem tego zgromadzenia. Wobec braku sprzeciwu organu administracyjnego, jakim jest w tym wypadku burmistrz miasta Ostróda. Określonego w artykule 9 punkt 1 cytowanej ustawy. Nie zakazał jej. Czyli w myśl tejże ustawy zgromadzenie było legalne i zorganizowane zgodnie z prawem. Tak, panie Słomowski. Natomiast w czasie trwania już zgromadzenia pod budynkiem prokuratury i sądu rejonowego w Ostródzie sędzia Adam Borowy, sprawujący w tym czasie funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie. Przepraszam, że pan przerwę, Artur Borowy. Przepraszam, tak, ale Artur, dobrze. Taka niewielka, tak. Sędzia się nazywa Artur Borowy, tak, dobrze. Artur, przepraszam. Artur Borowy, tak. Sprawujący w tym czasie obowiązki, tak, wiceprezesa sądu rejonowego. Wyszedł do manifestantów. Tak. I próbował na początku negocjować warunki prowadzenia tego zgromadzenia. Chodzi głównie mi o to, że prosił, czy też nakazywał przyciszenie aparatury nagłaśniającej, która również była zgłoszona w piśmie do burmistrza Nosewicza. Przyciszenie aparatury nagłaśniającej? Tak. Ewentualnie zorganizowanie tego zgromadzenia w innym miejscu. Również była zgłoszona do burmistrza Nosewicza. Lub też przeprowadzenie tego zgromadzenia w innym miejscu. Nie określił przy tym miejsca, w którym to zgromadzenie miałoby się odbyć. Nasz postulat, na nasze stanowisko, że zawiadomienie o zgłoszeniu zorganizowania zgromadzenia wypełniające wszystkie prawem przewidziane. Na nasze stanowisko, że zawiadomienie o zgłoszeniu zorganizowania zgromadzenia, tak? Tak. Zostało dokonane, tak? Tak, zgodnie z prawem.
i zostało wskazane miejsce tego zgromadzenia. I zostało wskazane miejsce tego zgromadzenia. A nie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Ostródy pisemnego zakazu tej manifestacji. Tak. Kontynuowaliśmy po zgromadzeniu. Sędzia Borowy dwukrotnie próbował wywrzeć na nas presję. Mówiąc, że jeżeli natychmiast nie zakończymy manifestacji, zostaną wezwane siły porządkowe, siły policyjne i zostaniemy siłą usunięci sprzed budynku prokuratury i sądu rejonowego w Ostródzie. Temu oświadczeniu stało się zadość, pomimo iż na początku, wtedy kiedy przyjechaliśmy na miejsce, patrol policji spisał mnie i tutaj mojego kolegę Waldemara Kalinowskiego. To patrol policji spisał moje dane i dane osobowe i dane pana Waldemara Kalinowskiego. Dane pana Waldemara Kalinowskiego. Chociaż nie przypominam sobie, czy rzeczywiście pan Waldemar był spisywany, natomiast był wskazany jako również człowiek odpowiedzialny za to zgromadzenie. Tak. Przybyły patrol policji nie miał nic przeciwko temu. Wskazał nawet miejsce, gdzie możemy się niejako tam rozłożyć. Tak jak wspominałem przed momentem, sędzia Borowy spełnił te swoje pogróżki i na miejsce, czyli na adres sądu rejonowego i prokuratury rejonowej zaczęły zjeżdżać policyjne radiowozy. I prokuratury rejonowej zaczęły zjeżdżać policyjne radiowozy. Radiowozy. Sędzia Borowy wezwał pana Jarosława Mańkę. Dla mnie było to ogromne zaskoczenie, że podinspektor ulega naciskom sędziego Borowego, gdyż sędzia Borowy nakazał Jarosławowi Mańce wezwać nas trzykrotnie do rozejścia się i zakończenia manifestacji. Jarosław Mańko to uczynił. Wezwać nas trzykrotnie. Jarosław Mańko to uczynił, wezwał nas do rozejścia, uznając... Nas trzykrotnie do rozejścia się. Jarosław Mańko to uczynił. Jarosław Mańka to uczynił. Wezwał nas do rozejścia i w tym momencie uznano... Wezwał nas do rozejścia się. Uznając za demonstrację nielegalną i zostaliśmy wtedy wszyscy uczestnicy spisywani przez coraz to nowe posiłki policyjne. Doszło do tego, że została wezwana również żandarmeria wojskowa, co jest ewidentnym skandalem. Zostaliśmy wszyscy jeszcze raz, panie Słonawski, uznani manifestacją za nielegalną i następnie?
wszyscy uczestnicy zostali legitymowani, szykanowani, mało tego, nawet policjanci. Zostali wylegitymowani, byli szykanowani. Policjanci nawet dopuszczali się szykan wobec dziennikarzy znajdujących się na miejscu zdarzenia. Policjanci dopuszczali się również szykan wobec... Szykany te polegały na wielokrotnym legitymowaniu, wypytywaniu, co oni robią, mimo że dziennikarze reprezentowali telewizję publiczną. Wobec dziennikarzy, tak? Tak. Wobec dziennikarzy obecnych na miejscu zdarzenia. Tak. Szykany te polegały na piszeniu, na wielokrotnym legitymowaniu uczestników. Tak. I dziennikarzy, tak? Dziennikarzy, mimo że dziennikarze byli oznakowani, sprzęt reporterski nosił loga Telewizji Polskiej, TVP. Proszę jeszcze, panie Słonawski. Tak, proszę Wysokiego. Dobrze, proszę bardzo, proszę kontynuować. Wobec postawy sędziego Borowego i pana Jarosława Mańka stwierdzamy, że przekroczyli oni obaj kompetencje swoje. Jako że żaden z nich, że przekroczyli oni swoje kompetencje. Jako że żaden z nich, jako że żaden z nich nie był uprawniony z mocy obowiązującej ustawy prawo o zgromadzeniach. Nie był uprawniony z mocy obowiązującej ustawy ani do wyrażenia prawo o zgromadzeniach, ani o wyrażeniu na nią zgody, a tym bardziej o decyzji o jej rozwiązaniu czy też uznaniu za nielegalną. Ani do wyrażenia na nią zgody. Ani do jej rozwiązania. Ustawa o zgromadzeniach wyraźnie zakreśla i wskazuje, kto może stosować przepisy tej ustawy, a zwłaszcza przepis o rozwiązaniu czy też uznaniu demonstracji za nielegalną. Panie Słonawski, jeżeli chodzi o przepisy prawne, to sąd je zna, dobrze? Także może... Proszę Wysokiego Sądu, mam wątpliwości, biorąc pod uwagę postawę wiceprezesa Jarosława Artura Borowego, który też twierdził, że zna przepisy i okazuje się, że wbrew tymże przepisom zostaliśmy oskarżeni o naruszenie artykułu. No dobrze, dobrze. Cofniemy się do teraz. Proszę bardzo, panie Słonawski. Proszę Wysokiego Sądu, w związku z tym, co przed chwilą powiedziałem, nie czuję się winny zarzuconego mu milczeniu. Oświadczam, że nigdy nie przewodniczyłem nielegalnemu, zakazanemu zgromadzeniu, a zwłaszcza zgromadzeniu w dniu 22 września 2010 roku w godzinach 10:13 w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 12. Dziękuję. W godzinach od godziny 10 do 13 przy ulicy, jeszcze raz, panie Słonawski? Jana III Sobieskiego 12. Sobieskiego 12. Tak. Dziękuję bardzo. Dobrze. Panie Słonawski, tak. Sąd chciał zapytać, czy zechce pan również odpowiadać na pytania sądu w tej sprawie? Tak. Dobrze. Panie Słonawski, mam jeszcze w takim razie jeden dla pana wniosek. Pytań. Dobrze, wnioski może później, dobrze? W tej chwili jesteśmy na etapie przesłuch składania wyjaśnień, odbierania od pana wyjaśnień. Dobrze. Chciałabym zapytać, bo pan oczywiście może tak. Czy to zawiadomienie, o którym pan mówił, o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, czy pan osobiście wysyłał, czy kto wysyłał? Proszę panią, proszę Wysokiego Sądu, tak? Wysyłałem ja z adresu organizacji, tak jak przed momentem. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wysyłałem ja osobiście. Osobiście. Z adresu internetowego, Inicjatywy Społecznej Porozumienie Rawskie, do którego... Inicjatywy Społecznej Porozumienie Rawskie, tak, do którego tak? ma dostęp zarząd. Do którego ma dostęp zarząd porozumienia, tak? Tak, jako że sprawuję funkcję wiceprezesa. Ja sprawuję funkcję wiceprezesa. W związku z czym miałem dostęp do konta stowarzyszenia i z tego konta wysłałem dobrze maila. Czy przed, czy ja rozumiem, że to nie pierwsze było, prawda, zgromadzenie, które państwo organizowali? Proszę Wysokiego Sądu, było to pierwsze
zgromadzenie, które spotkało się z takim odzewem, to znaczy mam na myśli skierowanie wniosku o ukaranie. Ja rozumiem, czyli wcześniej, panie Słonawski, kierowaliście takie zawiadomienia do innych organów, czyli w innych miejscach w Polsce, proszę Wysokiego czy w Ostródzie sądu. Również. Proszę Wysokiego proszę sądu. Bardzo. Tak, i najlepszym dowodem jest na to, wcześniej że dokładnie... kierowaliśmy tego typu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania podobnych zgromadzeń. Tak. Bardzo często zdarzało się, że ludzie, którzy odbierali tą korespondencję... Trzeba pisać w różnych miastach Polski. Tak, w różnych miastach Polski. W różnych Polski. Miastach Polski. I proszę powiedzieć, co pan mówi? I ludzie odpowiedzialni, czyli ludzie odpowiedzialni. Adresaci, na które ręce, czy też na które adresy zostały takie zawiadomienia kierowane. Ludzie odpowiedzialni, czyli osoby, na których ręce zostały tego typu zawiadomienia skierowane. W przypadkach jakichś wątpliwości, w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości, kontaktowali się z nami, jako że na każdym zawiadomieniu przesłanym do urzędu są bardzo ścisłe dane, łącznie z numerami telefonów. Na każdym zawiadomieniu skierowanym przez nas do urzędu są szczegółowo wymienione nasze dane. Tak. I tak było w przypadku również miasta Ostróda. Mhm. Tak jest też w przypadku dzisiejszego tutaj naszej tutaj etykiety naszego stowarzyszenia, gdzie również tą samą drogą na ręce burmistrza miasta Iława został skierowany taki wniosek. No i do przynajmniej do chwili obecnej ta manifestacja, czy też te zgromadzenie jest legalne z punktu widzenia prawa. Dobrze, proszę powiedzieć, pani Słonawska, tak? Czy teraz już po tym wszystkim, jeżeli pan oczywiście tutaj pewnie po skierowaniu przeciwko panu wniosku o ukaranie, czy pan jakoś analizował jeszcze te dokumenty, czy zwracał pan uwagę, czy oglądał pan jeszcze raz to zawiadomienie? Czy pan widzi, że to zawiadomienie ma jakieś braki? Czy według pana ono proszę ma jakieś braki? Proszę, czy wysokiego, nie, no? Proszę Wysokiego Sądu, jeżeli bierzemy pod uwagę, nie tylko wyłącznie, to znaczy... a dysponujemy i widzę, że Wysoki Sąd dysponuje również tylko tą formą zawiadomienia, tak? Która była wklejona w tak zwany list, a nie jest dołączony do akt sprawy, nawet zauważyłem, przeglądałem bardzo pobieżnie, ale tak, myślę... Ja widzę, że sąd dysponuje tak. Tylko tym, tak? No bo to jest... Bo to tą jest, formą bo, zawiadomienia. Tak, bo to jest kopia, która została skopiowana ze strony, czyli z listu. Która została wklejona w tak zwany list, tak? Tak, natomiast brak jest załącznika, który do tej korespondencji był dołączony. Natomiast brak jest załącznika, który do tej korespondencji był dołączony. Tak. I ten załącznik jest pełny, zawiera również podpis i pieczątkę. I ten załącznik jest pełny, był załączony. Tak. I ten załącznik jest pełny. Tak. Albowiem zawiera ponadto, poza tymi danymi podpis i pieczątkę, tak? Tak, proszę Wysokiego Sądu. Czyli nic więcej ten załącznik w innych danych nie zawiera, tak, panie Słonawski? Jak mniemam. Mhm. Wysoki Sąd ma na myśli datę zorganizowania tego zgromadzenia, które tam w tym liście, który jest w aktach, go nie ma, prawda? Znaczy ja mam tutaj na myśli jeszcze inne rzeczy również, a między innymi tak, datę, tak. Tak. Co do daty. W związku z tym, raz jeszcze podkreślam, że tamten zawiera wszystkie wymogi przepisane dla PiS-u. Postępowaniu administracyjnym, sądowym, czyli jest opatrzone podpisem, pieczątką, czyli adresem. Czyli panie Słonawski, jeżeli zajrzymy do tego artykułu 7, tak, na przykład jeżeli jest mowa o tym, że cel, program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia, tak? Tak. Czyli cel na przykład jest wsparcie niesłusznie, tak, oskarżonego i tymczasowo aresztowanego Rafała Lewickiego za czyny niepopełnione. Tutaj ma pan nawet język. No tu języka na przykład nie wymienił. No tak. Programu zgromadzenia również nie, tak? Nie, nie, rozumie pan, tak?
A w tamtym załączniku tego również nie proszę będzie, tak? Proszę sobie to przykład... programu nie ma. Jest program. Wsparcie niesłusznie oskarżonego i tymczasowego aresztowania.